Szanowni, kolejne zadanie z algebry. Mamy udowodnić, że dla dowolnych liczb rzeczywistych A i B prawdziwa jest taka nierówność. No i pewnie jest wiele sposobów udowodnienia tej nierówności. Ja pokażę taki, który mi przyszedł do głowy. Ale chcę zacząć od udowodnienia innego prostego faktu, a mianowicie, że dla każdych liczb rzeczywistych x i y taka kombinacja niepełny kwadrat sumy jest nie mniejszy od zera, jest nieujemny. No i to łatwo udowodnić, dlatego że x kwadrat plus xy to jest niepełny plus y kwadrat to jest niepełny kwadrat sumy, ale to jest tak, że zaczyna się jak kwadrat wyrażenia x plus 1 druga y do kwadratu, no bo to jest x kwadrat plus połowa plus 2 razy iloczyn pierwszego przez drugi, czyli 2 razy 1 druga razy x razy y. No i tu będzie 1 czwarta y kwadrat, więc trzeba jeszcze dodać 3 czwarte y kwadrat. No i to jako suma kwadratów jest na pewno nieujemne. No i przy okazji udowodniliśmy też, tą samą metodą da się udowodnić, że x kwadrat minus xy plus y kwadrat to dla odmiany jest takie wyrażenie, też jest nieujemne dla wszystkich x i y rzeczywistych. No i teraz wróćmy do naszego zasadniczego problemu. Udowodnimy tą nierówność po przeniesieniu 3a i 3b na lewą stronę ze zmienionym znakiem. No i mnie intuicja podpowiedziała, żeby tutaj wszędzie jest czynnik 3, gdyby tu było 3ab, to dałoby się coś wyciągnąć przed nawias, tą trójkę, a z kolei, żeby uzyskać tutaj 3ab, no to trzeba zrobić tutaj kwadrat różnicy. Prawda? W ten sposób. A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat to będzie kwadrat różnicy, a to było plus ab, więc trzeba dodać 3ab. No i wtedy będziemy mieli a minus b do kwadratu i 3 razy takie wyrażenie. No ale takie wyrażenie to pachnie faktoryzacją i faktycznie faktoryzuje się na iloczyn a tu znowu jest pomyłka, zdarzają mi się pomyłki, a minus 1 razy b minus 1. A minus 1 razy b minus 1. No faktycznie a razy b minus a minus b i plus 1, tak? Więc to jest a minus 1 razy b minus 1. No i tu już jesteśmy prawie w domu, dlatego że a minus b można też zapisać jako różnicę a minus 1 i b minus 1, wtedy te jedynki się skrócą. No i kwadrat tego wyrażenia a minus b to jest także kwadrat a minus 1 i b minus 1. No więc teraz możemy to znowu rozpisać i będzie minus 2 a minus 1 razy b minus 1 plus 3 a minus 1 razy b minus 1. To będzie po prostu tyle, a minus 1 do kwadratu plus a minus 1 razy b minus 1, a się tych pomyłek namnożyło. Plus b minus 1 do kwadratu. No ale to wiemy z poprzedniego, z tego małego faktu, który dowodziliśmy na poprzedniej tablicy, że to, no ponieważ jeżeli a jest liczbą rzeczywistą i b jest liczbą rzeczywistą, no to a minus 1 i b minus 1 też są liczbami rzeczywistymi, że to takie wyrażenie jest zawsze dodatnie. No przy okazji tutaj wprowadziłem taki znaczek dla wszystkich, for all nazywa się taki znaczek, dla wszystkich x i y należących do zbioru liczb rzeczywistych. No a zatem udowodniliśmy taką nierówność, no i tę nierówność można udowodnić, przenosząc po prostu 3a i 3b na prawą stronę ze zmianą znaku.